Siatkarki SMS Ostrowiec Świętokrzyski bardzo dobrze zaczęły pierwszy mecz półfinałowy o Mistrzostwo Świętokrzyskiej III Ligi Kobiet. W pierwszym secie prowadziły już 5-0 z AZS UJK Kielce i nagle coś się zacięło. Zawodniczki z Kielc doprowadziły do remisu. Trener wziął czas, powiedział kilka słów i zauważył, jak jesteśmy spięte. My tak w pewnym momencie, faktycznie, czemu my się tak spinamy? Potrafimy pokazać swoją grę na wysokim poziomie i mówimy, bierzemy się w garść i pokażemy, co do nas należy tak naprawdę. Pomimo początkowego kryzysu zawodniczki z Ostrowca pokazały dobrą siatkówkę i pewnie wygrały pierwszego seta, jak i dwa kolejne. Recepta na sukces z pozoru była bardzo prosta. Wygrywanie kontr i pierwsza akcja. Grałyśmy naprawdę dobrze w obronie, też bardzo harowałyśmy, wyjmowałyśmy piłki, broniłyśmy się, także też obrony i kontry. Zawodniczki SMS-u Ostrowiec zaprezentowały miłą dla oka siatkówkę. Dominowały w każdym elemencie. Bardzo dobrze funkcjonowała zagrywka, przyjęcie oraz atak. Choć wynik może sugerować, że mecz był jednostronny, a Ostrowczanki zdominowały rywalki, to trener studzi optymizm. Ja bym był daleki od tego, żeby myśleć, że tutaj przyszło wszystko lekko, łatwo i przyjemnie, dlatego że dziewczyny musiały się wznieść naprawdę na wyżyny swoich umiejętności. Tu zespół z Kielc postawił nam wysoko poprzeczkę. Cieszę się, że zrealizowaliśmy wcześniej założenia nasze taktyczne. Dobra passa trwa, ale sztab trenerski podkreśla, że zwycięstwo to efekt ciężkiej pracy. Dziewczyny wygrały w tym sezonie trzeciej Ligi Kobiet już 9 mecz. Zostawiają masę zdrowia na treningach, a później to jest tylko realizacja na boisku w czasie meczu. Także tutaj chwała przede wszystkim dla nich, bo to one mają satysfakcję z tego, co robią, a my robimy też ze swojej strony wszystko, żeby one grały jak najlepiej. Trener AZS UJK Kielce podkreślił, że problemy kadrowe, brak regularnych treningów i błędy własne to czynniki, które zdecydowały o wyniku meczu. Ten pierwszy set był chyba najbardziej wyrównany, natomiast później zdecydowanie siadło przyjęcie po naszej stronie i w tym ostatnim secie bardzo dużo błędów, bo chyba z 9 punktów oddaliśmy zepsutą zagrywką. Różnica widać na tablicy, powietrze zeszło w pewnym momencie i skończyło się granie. MVP spotkania została zawodniczka SMS-u Aneta Kasprowicz. W pierwszym meczu półfinałowym trzeciej Ligi Kobiet SMS Ostrowiec Świętokrzyski pokonał AZS UJK Kielce 3-0 w setach do 18, 16 i 13. Rewanż już jutro, 7 lutego w Kielcach.